Boom, siemanko, siemanko. W poprzednim odcinku wziąłem się za wymianę kierownicy w mojej Virago 535 i gdzieś tam nie dopatrzyłem, kupiłem za grubą tą kierownicę, więc stwierdziłem, że zaryzykuję i rozwiercę po prostu rączki, rozwiercę wszystkie uchwyty, lusterek. No i zajęło mi to 9 godzin, namęczyłem się na maksa. Możecie sobie zerknąć na poprzedni odcinek. Natomiast rozwaliłem rączkę do gazu. Bardzo łatwo było znaleźć uniwersalny ten throttle i to jest właściwie ostatni element, także... Zabawy ciąg dalszy. Ostatnio też przetransformował, ale to tak jak mówię, możecie zerknąć sobie do poprzedniego odcinka. Będzie zeszlifuję. Jest. Udało się, myślałem, że będzie gorzej, kurde. Ta kierownica stara. Ma na przykład takiego dzyndzla i ten dzyndzel najprawdopodobniej trzymał całą tą manetkę, cały ten panel sterujący. I później jak się dodawało gazu, to może, nie wiem, ta rączka była stabilna, nie ruszało się nic. Zastanawiałem się, czy nie będę musiał nadpawać jakimś spawem. Natomiast widzę, że ten gaz fajnie chodzi. Cofa się, sprężnuje. No jestem mega zadowolony, także Dobra, tego jednak nie będę zakładał. Będzie mi to przeszkadzało. Musiałbym wtedy obciąć rączkę i nie. Po prostu nie. Słuchajcie, piłkiem tam jakiegoś silikonu. No nie mam wyjścia. Nie założę tego inaczej, żeby sobie połamie tę rączkę. Po drugiej stronie użyłem tego samego silikonu i weszło w miarę gładko. Myślałem, że się będzie ślizgać, a jednak gdzieś tam się, nie wiem, utlenił, wysech i jest dobrze, także mam nadzieję, że to też będzie. Spoko jest. Patrzcie. Nie ślizga się nawet. No i jest, to działa. Myślałem, że będę się męczył z tą rączką, a poszło w miarę. No, to było jedno z trudniejszych moich wyzwań. Damn it. Dobra, ogarnę to i spróbujemy go odpalić. Młody mój do mnie dzwonił, że tutaj w Radmor niedaleko jest zlot samochodów, żebym przyjechał, są znajomi. Także poczekam, może jak będzie takie okienko jakieś pogodowe. No i myślę, że wezmę tą moją Virago, pojadę, podtankuję ją trochę i próbuję kierownicę. Cóż, przygoda z wymianą kierownicy właśnie się zakończyła. Dobra, jadę, mam nadzieję tylko, że nie zmoknę.
No, to już się właściwie kończy, bo było 10.30, także się już rozjechali, ale na pewno było fajnie. Dobrze, to porobił. Dzień dobry, co tam? Jako? Jako. Fajnie, tak streamamy, czekaj, ja muszę do... Slovensko, je! Slovensko, je! Do domu. O, mój młody, no! Ile trzeba było cię namawiać, ja pierdzielę. Siemanko. Jakby nie ty do mnie przyjechał. I dobrze, że przyjechałeś. Kurde, pan, ominąłeś pana Mariusza z jego BMW. Widziałem. No. Jak wyjeżdżał, to widziałem właśnie, że, no. Że jedzie. No ale to było, widzisz, wcześniej. O, po tego! Ja wiem, jak wygląda Scirocco Marguerite, hopie. Wiem, ale to jest, ale to jest... Każdy w domu. Dobra, Mondę, cisnę, bo zdążę przed deszczem. Krótki zlocik, ale fajnie było. Spotkałem kilku znajomych, młody był, parę fajnych furek. Ogólnie to się zaczęło o 10.30, także to już była końcówka, praktycznie się już rozjechali. Też minąłem kumpla, kurde, też mam taką fajną BMW 7 Mariusz. No i tyle. Życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, miłości, moi drodzy. I do zobaczenia następnym razem, pa!